Jest wszystko przygotowane. Włączony masz mikrofon? To ja. Cześć. Ojejku, jaki heterogeny. Cześć. Wszystkim aż tak? Wtedy... Tam jeszcze jest tamten rząd. Dobrze wyjść. Maciej Kawulski, Pogali KSW 47, witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Jaki nastrój? Wieczór. Na gorąco? Super, super. Świetna gala, bardzo zaskakująca. Myślę, że nie tylko mnie, ale wszystkich. Ja już mówiłem to parę razy, że dzisiaj jak zwykle mylę się w 15%, to dzisiaj się pomyliłem w 70%, więc przegrałbym dużo pieniędzy, gdyby wolno mi było obstawiać walki, które organizuję. Ale cieszę się, bo wśród wielu przegranych i wielu wygranych jest jeden wielki zwycięzca i to jest ta dyscyplina, ten sport, bo im bardziej ona będzie zaskakująca i nieprzewidywalna, tym będzie żyła dłużej. To, co dzisiaj dobija i niszczy i jest gwoździem do trumny takich dyscyplin, na przykład jak boks, to jest ogromna przewidywalność właściwie. Powiedz mi, kto jest promotorem danej walki, ja ci powiem, kto zwycięży. I myślę, że to jest piękne w tym sporcie, że wchodzą ludzie, którzy się znają, nie znają, mogą mieć różne zdania. I to wszystko, jak zostaje wrzucone do tego wielkiego tygla, który się nazywa klatka, to nagle się okazuje, że to nie ma nic wspólnego z matematyką i tutaj nawet wróżbita Maciej niewiele by pomógł. Wiele niejednogłośnych decyzji, wiele decyzji kontrowersyjnych, no i stand-up wracającego Borysa Majkowskiego, który no nie zgadza się z decyzją sędziów. Jak ty widziałeś ten pojedynek? Każdy ma prawo się nie zgadzać z decyzją sędziów, natomiast po to oni są, żeby decydować. Jest to mocno z mojego punktu widzenia nieroztropne rozpatrywanie takich sytuacji, o ile sytuacja nie jest ewidentna, a takie się bardzo rzadko zdarzają na świecie. Pierwsza runda była dla Borysa, druga runda była dla Normana, druga była powiedzmy bardzo wyrównana i można byłoby bez krzywdy dla żadnego przypisać ją jednemu bądź drugiemu. Tak widzieli to sędziowie, takie ich prawo. Jeżeli miałbym polecić, a bardzo lubię Borysa, to poleciłbym mu zaoszczędzić trochę pieniędzy i nie pisać protestu. Natomiast w ten sposób nie chcę cynicznie podchodzić do instytucji protestu, tylko protest jest bardziej pewną formą zwrócenia uwagi na to, że się nie zgadzasz. Natomiast nie słyszałem w cywilizowanym świecie dużych światowych organizacji, żeby ktoś taki protest rozpatrzył pozytywnie, bo to podważa funkcję i instytucję sędziów. Jeżeli dajesz im władzę do tego, żeby z trzech różnych stron ją oceniali walkę, no to nie możesz im tej władzy zabierać tylko dlatego, że jakiś zawodnik się z tym nie zgadza. A tu kontrowersji w tej walce nie ma. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli wygrałby Borys, nie byłoby krzywdy dla Normana, w tej sytuacji nie ma krzywdy dla Borysa. Natomiast musiałbym zobaczyć jeszcze raz tą drugą rundę, ale no tam... Ja siedziałem z Mamedem i z Romanem Szymańskim i zachodziliśmy w głowę. Ciekawe, co sędziowie powiedzą. Siedziało trzech ludzi, którzy teoretycznie bardzo znają się na tym sporcie i zajmują się nim bardzo długo i nie wiedzieli, jak to może się zakończyć. W związku z czym to jest sygnał, że to nie jest ewidentne. Byliście długo przeciwnikami pięciu rund, zwalając to na to, że widowisko przy pięciu rundach może siąść. No i nie da się ukryć, że fani na trybunach dali temu wyraz. Main event nie porwał, tak jak chyba wszyscy się tego spodziewali, ale mogliśmy się z tym liczyć ze względu na wagę pojedynku. Mam na myśli oczywiście kilogramy obu panów. No widzisz, czyli mieliśmy rację, że tak długo zwlekaliśmy. No to będzie powrót do trzech rund, waga mistrzowskich? Nie, ale wiesz, no... To nie jest kwestia, że w Polsce zawodnicy nie mają siły na pięć rund. Nie wszędzie na świecie po prostu. To jest trochę chyba źle skalkulowany dystans. Jeżeli chcesz, żeby te walki były ciekawe i nie rozczarowywały, to moim zdaniem jest tam z 10-15% za dużo w czasie. To my wszyscy formujemy tą dyscyplinę od lat i trzeba się też przyznawać do błędów. Dla mnie 5 po 5 w mistrzowskim pojedynku od wagi pół średniej w górę albo nawet od średniej w górę to jest już gwarancja 80%, że piąta runda będzie właściwie próbą przetrwania. No ale spoko, no. Macie jakieś dalsze plany na Tomka już teraz, czy chcecie najpierw z zawodnikiem porozmawiać? Mamy myśl oczywiście kategorię wagową, w której następny pojedynek będzie toczył. Nie, planów nie mamy żadnych. No, za każdym razem to jest tak, że zawodnik ma swoje plany na życie, bo to jest jego życie, a my możemy tylko zaoferować mu start do naszej federacji. Natomiast na ten moment uważam, że to była tak ciekawa walka, tak ciekawych walk i nawet definitywna przegrana
Damiana Janikowskiego, bo ona była definitywna, tu nie ma co dyskutować, po prostu odcięło go i dostał knockout. To była super ciekawa walka, w której zacząłem, już dawno nie widziałem dwóch tak czystych suplesów w MMA i myślę, że wszyscy zasługują, zawodnicy, wszyscy, jak jeden mąż, na wielkie brawa, bo dali wielkie emocje. Zaskoczenie, emocje i niesamowicie... niesamowicie dużo takiej dobrej energii, która nie wiązała się tylko z tym, że wygrywa ten, kogo lubisz, a przegrywa ten, kogo nie lubisz, ale że po prostu interesuje cię, kibicujesz, wiesz, o co chodzi, energia. I ta energia to jest dla mnie odpowiednik po prostu dobrej gali. To kto dzisiaj zrobił największe wrażenie? Na mnie? Tak. Znowu parę osób. Parę osób, nie chcę dyskredytować, wiesz, bo łatwo jest powiedzieć teraz Kołecki tam i tak dalej, bo to są main eventy, to są te głośne walki, te, które są na plakatach, ale nie chcę dyskredytować zawodników z dołu karty, z undercardu, bo oni też zostawiają mnóstwo serca w tych walkach i też te walki były niesamowite, więc pozwólcie, że po krótkiej refleksji oddam swój głos, przyznaczając bonusy i to będzie jakiś tam, powiedzmy, po refleksji moje spojrzenie na tą galę. Norman, coś tu gorąco u was. No. Tak, to prawda. Takie emocje. Norman powiedział, że wolałby jednak toczyć następne pojedynki w kategorii lekki. Czy w aktualnej sytuacji będziecie go namawiali, aby jednak w tej półśredniej pozostał? No bo wiemy, że z tą lekką tak naprawdę miał zawsze problemy. Wiesz, jednego czego się nauczyłem, organizując już kilka walk Normanowi, to że bardzo fajnie patrzy się na jego walki. To jest świetny zawodnik o wielkim sercu, co się udowodnił, ale nie do końca należy słuchać tego, co mówi. W takim razie chciałbym przejść na początek karty. Paweł Politylo, no, pokazał się genialnie kolejny raz. On powiedział, że ma dość słuchania o tym, że pięknie przegrał z Antonem Raciczem. On chce w końcu usłyszeć, że pięknie z nim wygrał i nie chce słyszeć o walce z Sebastianem Przybyszem. On chce mistrza, niekwestionowanego mistrza, czy najlepszego zawodnika w tej kategorii u was. Czy jest taka szansa, żeby po tej walce taka droga na skrót nastąpiła? Myślę, że to jest tak młoda dywizja, że nawet nie ma co mówić tutaj o drodze na skróty. To jest po prostu dość naturalny kierunek i na pewno będziemy taką ewentualność mocno rozważać. W takim razie pytanie o... Ostatnie już, dziękuję bardzo. Ostatnie o Damiana Grabowskiego. Chciałbym zapytać, kolejny nabytek w kategorii ciężkiej, trudne wyzwanie przed nim, czy twoim zdaniem trudniejsze przed Karolem Bedorfem? Tego nie wiem, wiesz, ewolucja przebiega skokowo i to jest taki moment, mam wrażenie, ci z was, którzy są z nami długo, wiedzą, że bywały czasy, że królowała kategoria średnia, a jeszcze wcześniej półciężka, bla, 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 to się zmienia bardzo szybko. Myślę, że jest czas na wagę ciężką, dużo się w niej dzieje i to jest bardzo ciekawy moment i chętnie sięgamy po nowe, nawet jeśli stare nazwiska do tej kategorii. Nie wiem, kto będzie miał trudniej. Karol bardzo tęskni za czasem, w którym był hegemonem, a Damian, do Damiana po latach dotarło, że popełnił błąd, że wiele lat temu nie zdecydował się na karierę w KSW, tylko cały czas szukał tego lepszego rozwiązania i myślę, że obydwaj, dlatego zostawiliśmy tą walkę, mają bardzo wiele do udowodnienia samym sobie nawet, a nie publiczności. I to będzie bardzo ciekawy pojedynek. W ogóle gala w Vergorenie KSW 49 to jest gala, która znowu z punktu widzenia z takiego czysto sportowego szykuje się na kolejne nadmorskie arcydzieło. No, myślę, że Materla Aszkam wystarczyłby, już mogło nic być, nie być na fight cardzie, a tu jeszcze Soldić Kaszubowski. Jestem bardzo ciekaw tej walki. Grabowski Bedorf, a powiem tylko wam wszystkim, że dopiero zaczynamy odkrywać karty. Tam jeszcze będzie bardzo ciekawe. Będą walki o pas? Jeszcze? No wiesz co, nie chcę w ten sposób mówić, bo to jest takie, wiesz, po guziczku. Jak będzie czas o tym, jak już pewnie zauważyłeś, ze mnie trudniej wyciągnąć pewne informacje niż z innych, w związku z czym niech pozostanie taki wizerunek do mnie przypięty, że jak mam ochotę coś powiedzieć, to mówię, a jak nie, to raczej za język mnie nie pociągniecie. Bardzo wam dziękuję, muszę spadać. Dziękujemy. Dziękuję wszystkim bardzo.